Witajcie moi kochani w analogowym vlogu, który tym razem będzie nie tylko komentatorski, ale również będzie poradnikowy. Powiem wam, jak sobie w tej sytuacji poradzić, tej, która jest w tytule i o którą zaraz zacznę komentować. Także jeżeli znasz kogoś, kto miał tego pecha, że go ta nieprzyjemność spotkała, to wyślij mu ten film. Jeżeli ktoś pytał na forum, to wstaw to zdjęcie na forum. Niech się wieść niesie, że internauci nie są bezbronni, a przynajmniej ci, którzy analogowe vlogi oglądają. Słuchajcie. Wszystko tyczy się oczywiście Ubisoftu oraz znikających z gier z serwisu Uplay, które znikają, jak donosi prasa, nie ze względu na jakiś atak hakerów czy coś, tylko po prostu Ubisoft te gry kasuje, a po prostu, czy tak jakby wam zabierał. Oczywiście wy mi o tym pisaliście na PRV, na płatnika składegatora, na wideoprezentacjach, w komentarzach pod filmami, ale przede wszystkim o tym piszą branżowe media, m.in. serwis PC Lab, na którego się tu powołuję, którego screen tutaj wstawiam, co jest dla mnie bardzo ważne ze względów formalno-prawnych, gdyż w tym momencie PC Lab odwalił za mnie troszeczkę roboty, m.in. sprawdzanie, czy wasze doniesienia są prawdziwe. No bo zakładam, że skoro PC Lab to powiedział jako prawdę objawioną, no to chyba sprawdził, w związku z tym jak to komentuje to, co PC Lab tutaj przytacza. No a PC Lab przytacza, że jest wielka burza w internecie, że są wielkie domysły, że na początku ludzie myśleli, że to chodziło o to, że ktoś pokupował kradzione klucze. Czyli, że ktoś Ubisoftowi zarąbał jakąś cały plik kluczy, no i teraz Ubisoft się dowiedział i te klucze banuje. Pomijając fakt, że tam mi się wydaje trochę takie, tak by było nie fair, no bo ten Ubisoft to się powinien chyba od razu kapnąć, że ktoś im te klucze rąbnął, a nie teraz nagle panuje, zaczyna panować jakieś stare gry typu Watch Dogs, prawda? No to już za chwilkę donosi PC Lab, że to nie chodzi o to, tylko chodzi o walkę ze zjawiskiem przeciwdziałania segmentacji rynku. Słuchajcie, już wam mówię, o co chodzi. Generalnie chodzi o to, że jeżeli ktoś kupił sobie grę Ubisoftu trochę taniej, tutaj w serwisie PC Lab jest napisane nie bezpośrednio od Ubisoftu, to Ubisoft takie gry banuje. Pomijając fakt, że tu chyba nie do końca o to chodzi, co PC Lab napisał, bo przecież poza bezpośrednio od Ubisoftu, tam można kupić na przykład również w MediaMarkt pudełkową grę i tam jest klucz do Uplaya i zdaje się, że takie gry nie są banowane. Tylko zdaje się, że są banowane takie gry, które ktoś kupił wyjątkowo tanio. Na przykład na Allegro, no bo to jest tajemnicą Poliszynela, prawda? Że czasem tak jest, że gra kosztuje w sklepie 140 zł, a na Allegrasie można to kupić za 130. Się ludzie zastanawiają, skąd ci ludzie mają takie tanie kody. Zwłaszcza, że wygląda na to wszystko, że są legalne, tak? Wpisujemy to do Steama i działa. Słuchajcie, no to zacznę od tego, że wam wytłumaczę, jak to działa. Działa to tak, że jest w pojęciu ekonomia, w zasadzie z nauki zarządzania, a to kończył zarządzanie, jest magistrem zarządzania i marketingu, czyli ma wykształcenie na dyrektora i mnie na studiach uczyli coś takiego jak segmentacja rynku. Słuchajcie, segmentacja rynku polega na tym, że ktoś robi produkt i ten tego kogoś stać, żeby ten produkt sprzedawać za X. Na przykład to jest, powiedzmy, że ja produkuję piloty do telewizora. I mnie, ja mam koszt wytworzenia tych pilotów, powiedzmy, po 5 zł. Mnie stać zatem, no bo jak sobie dołożę koszty marketingu, koszty dystrybucji, koszty tam prowizji sklepowej, stać mnie, żeby te piloty kosztowały 10 zł. Ale Ator jest pazerną gnidą. No i Ator myśli sobie tak, okej, nie stać, żeby go sprzedawać po 10 zł. No i rzeczywiście, Polakom to ja go sprzedam po 10 zł, bo Polaki to takie pidoki są, no to niech oni mają po 10 zł. Ale ci Niemcy to są bogaci ludzie. Poza tym niedawno była rocznica tam związana z II wojną światową i mordowania ludzi w obozach koncentracyjnych. To Niemcy mają hajs, Niemcy zapłacą. To Niemcy niech zapłacą 10 euro, czyli około 42 zł. A ruskie, nie no, zalegają mi te piloty. Chcę, żeby się sprzedały, ale ruskie to teraz przesadane mają. Przecież ta ich waluta poleciała na łeb, na szyję. To ruskie to niech mi zapłacą 6 zł. Wolę zarobić złotówkę niż nie zarobić nic. I w tym momencie to się nazywa segmentacja rynku geograficzna, bo są jeszcze różne inne segmentacje. I w tej chwili mam tego samego pilota, którego mi się opłaca, którego mam koszt wytworzenia 5 zł i w Polsce go sprzedaję za dychę, u Niemców za 42 zł po 10 euro, a u ruskich go sprzedaję za 6 zł. Poniżej normalnej ceny, która mi się normalnie opłaca, ale przynajmniej tą złotóweczkę sobie zarobię. Czy jest to fair? No moim zdaniem nie jest to fair. Moim zdaniem jest to zwykła pazerność korporacyjna. Ale, przepraszam,
Ale jest to, i żeby było śmiesznie, jest to pazerność korporacyjna, z którą Unia Europejska próbuje walczyć. Unia Europejska próbuje właśnie walczyć z taką segmentacją, próbuje Unia wymuszać to, żeby produkty na terenie Unii mniej więcej kosztowały tyle samo, bo inaczej zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Na przykład zaczyna się robić tak zwany drugi obieg, drugi import. Też wygląda na to, że dlaczego nie? No bo na przykład, dlaczego jakiś sklep w Niemczech, który chce sprzedawać moje piloty, ma kupować ode mnie specjalne piloty sygnowane na teren Niemiec, skoro może kupować dokładnie takie same piloty, na przykład w polskim sklepie za 10 zł i je sobie wieźć do Niemiec. I wtedy mam piloty za 40 zł, sprzedaję je po dwie dychy i zarabia dychę, natomiast legalny, taki normalny sprzedawca w Niemczech, no nic nie sprzeda, bo tamten sprzedaje po 42, ten po dwie dychy, prawda? Robi się straszny kit, wynikający właśnie z tej takiej, moim zdaniem, pazarności korporacyjnej. W świecie gier komputerowych jest to jeszcze dziwniejsze, bo po pierwsze, nie ma tak zwanych kosztów zmiennych wytworzenia gry komputerowej, takiej w formie elektronicznej, prawda? No bo tutaj mam jakieś koszty wytworzenia tego pilota. Ileś mnie kosztuje plastik, ileś mnie kosztuje roboczo godzina i tak dalej. Natomiast w przypadku gry komputerowej nie wszystkie koszty już poniosłem w momencie wytworzenia, przetestowania, zmarketingowania i tak dalej. Więc czy ja roześlę w świat 100 tysięcy kodów czy milion kodów, to ja koszty mam takie same, nie? W związku z tym ta segmentacja jest tym bardziej ważna, bo niektórzy po prostu gier nie kupią za pełną cenę, a firmie zależy, żeby jak najwięcej tego sprzedać, to bo to jest dla niej czysty zysk bez dodatkowych kosztów. I tutaj ta segmentacja strasznie, ale to strasznie przegina. Dość powiedzieć, nawet Steam, tak? Steam w Stanach Zjednoczonych 50 dolcy gra, Steam na terenie Unii Europejskiej 50 euro gra, prawda? Normalna cena tej samej gry w Polsce w pudełku to jest 160 zł i tego nigdy nie zrozumiem. Jak kod może być 50 euro, czyli 200 zł, a gra w pudełku 160 zł, prawda? Natomiast u ruskich, które ludzkie są bidoki, to ta gra w pudełku będzie kosztowała w przeliczeniu 40-50 zł. I tu jest straszny biznes właśnie z tym drugim obiegiem. Są całe sklepy wyspecjalizowane w jeżdżeniu tam, gdzie są gry tańsze i przewożeniu tam, gdzie są droższe. Na przykład tajemnicą Polishinela jest, że gry na konsole opłaca się kupować w Wielkiej Brytanii i są całe sklepy właśnie, które jeżdżą po pudełkowe wersje gier na konsole po to, żeby je sprzedawać w Polsce. Bo jakoś to się tak złożyło, że w Polsce z hurtowni jest drożej niż u Brytyjczyków w sklepie, prawda? No ale w przypadku kodów to już jest w ogóle bardzo prosta sytuacja, tak? No bo jedzie się, wyczaja się najpierw gdzieś, gdzie są kody najtańsze, wykupuje się tam cały sklep, a później je sprzedaje tam, gdzie są droższe. I ponieważ to jest wszystko w internecie, to nawet nie trzeba przewozić tego towaru, tak? Wystarczy tylko, że na przykład jakiś Ukrainiec się kapnie, a u nas na sklepie to jest, nie wiem, na przykład Settlers najnowszy, czy po odpowiednich 5 dolarów, a wszyscy ich nie płacą po 50, to bach, wystawiam na Allegrasa, tak? Co za problem sobie zrobić aukcję po polsku, czy nawet zatrudnić Polaka po to, żeby na te aukcje odpowiadał. I żeby temu przeciwdziałać, firmy wymyśliły sobie coś, co się nazywa lokalizacja produktu. I tak jak na przykład, jak wchodzicie sobie na przykład na serwis g2a.com, prawda? To tam macie napisane, że to jest klucz global, czyli na cały świat, albo to jest klucz tylko na Niemcy, tylko na Ruskich, tylko na Polaków i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I czasem klucz tylko dla Niemców, albo 1000 tylko dla Polaków potrafi się bardzo różnić w cenie. To jest właśnie po to, żeby temu przeciwdziałać. I czasem się to udaje, czasem się to nie udaje, tak? To jest taka fizyczna blokada. Jeżeli masz IP geograficzne polskie, to nie odpalisz gry, która nie jest dedykowana dla Polaków albo nie jest global, tak? Ale czasem to nie wychodzi. No i firmy próbują temu przeciwdziałać. Próbują temu przeciwdziałać właśnie, moim zdaniem, legalnie, choć nie do końca fair. Robiąc klucze z licencją do odpalania tylko na danego kraju i dając fizyczną blokadę przed ich
przed ich wykorzystaniem, czyli jeżeli ktoś pójdzie do sklepu, kupi grę przeznaczoną na nie swój rynek, to się od razu dowiaduje, że sprzedawca wcisnął mu kit i od razu może pójść z reklamacją. To jest fair. Natomiast nie fair jest sytuacją to, co moim zdaniem zrobił Ubisoft. Czyli najpierw sprzedawał klucze, które się dały w Polsce bez problemu odpalić, a później nagle przy jakimś czasie sobie przypomniał, a ja to powinienem wprowadzić blokadę regionalną. Nie wprowadziłem, ale co mnie to obchodzi? Ukarzę ludzi za to, że zapomniałem wprowadzić tej blokady. Nauczą się, więcej nie będą kupować z drugiej ręki. Na drugi raz będą kupować u mnie bezpośrednio w Uplay. Boże, i przepłacam. Ale ja sobie zarobię. Oczywiście to jest żart, to jest tak zwanej konwencji komedii. Proszę się mnie nie czepiać, ale to de facto do tego się sprowadza. Ubisoftowi po prostu, moim skromnym zdaniem, się nie spodobało, że ktoś obszedł ich system segmentacji rynku i kupił sobie grę z drugiej ręki taniej. Prawdopodobnie po prostu ich gry gdzieś były możliwe tańsze do kupienia. I słuchajcie, teraz jak sobie z tym radzić? Tutaj na przykład na PC Labie napisano wam tak. Wygląda na to, że pozostali oni, czyli ci ludzie, którym gry poznikały, bez żadnego wyjścia i będą musieli przeboleć straty pieniędzy. Otóż gówno prawda. Słuchajcie, wyście tych gier nie ukradli, prawda? Gdzieście je kupili? Zakładam, że kupiliście je na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub w sklepie, który sprzedaje wam Polakom. No, kupiliście to na terenie European Union, prawda? No to jeżeli to kupiliście na terenie European Union, to a już w szczególności w Polsce, to kupiliście to na terenie, na którym obowiązuje prawo. Rzeczpospolita Polska jest państwem prawa. Tak przynajmniej ostatnio było napisane w Konstytucji, tak mi to wytłumaczył dr Piątek. Swoją drogą, jeśli ktoś z was studiuje prawo na Uniwersytecie Warszawskim, idźcie na ćwiczenia z prawa konstytucyjnego do doktora Piątka. To jest dusza człowiek, który w dodatku genialnie wam prawo konstytucyjne wytłumaczy, nie będziecie musieli ani nawet książki otwierać. Polecam, ja studiowałem u doktora Piątka, genialny człowiek. Wspaniały, jeżeli będziecie mieli z nim kontakt, on mnie nie będzie kojarzył, ale powiedzcie mu, że taki stary facet na YouTubie go pozdrawia i strasznie szanuje. Nieważne. W Polsce obowiązuje prawo. Między innymi obowiązuje prawo konsumenckie. A prawo konsumenckie mówi o czymś takim, co się nazywa odpowiedzialność sprzedawcy względem konsumenta, czyli potocznie zwanym prawem rękojmi. A prawo rękojmi mówi mniej więcej tyle, że sprzedawca odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanego towaru i w razie, jeżeli ta wada zostanie ujawniona, to konsument ma prawo zwrócić się do sprzedawcy z określonymi roszczeniami, między innymi z roszczeniem naprawienia szkody, wymiany towar na pozbawiony VAT lub zwrotu pieniędzy, prawda? No słuchajcie, jeżeli ktoś wam sprzedał grę, która wam wyparowała, czyli po prostu nie istnieje, to jest to chyba najbardziej możliwa wada dla tego towaru, jaki się tylko może trafić, prawda? Bo to jest trochę tak, jakby ktoś wam sprzedał pilota, który później nagle zrobi tak i tego pilota nie ma, prawda? No to w tym momencie, jakby to powiedzieć, wada tego produktu, wszystko jedno, czy to zakwalifikujemy jako wadę fizyczną czy prawdą, to niech się sędziowie martwią, zwłaszcza, że to nie ma znaczenia, to ta wada jest zupełna. Ktoś wam sprzedał produkt, który się zdezintegrował. I teraz tak, nie jest ważne, to was nie obchodzi, jaki jest układ między Ubisoftem a sprzedawcą. Ten sprzedawca ma jakiś układ z Ubisoftem, czy ten sprzedawca oszukał Ubisoft, czy ten sprzedawca się dogadał z Ubisoftem, czy on to będzie sprzedawał tylko na terenie Ukrainy, a sprzedawał w Polsce, czyli że wygimperzył Ubisoft, prawda? Czy też nie. Was to nie obchodzi. Was obchodzi tylko tyle. Sprzedawca sprzedał wam towar niezgodny z umową. Idziecie do sprzedawcy i mówicie mu: drogi sprzedawco, proszę, doprowadź mój towar do stanu zgodnego z umową. A, nie możesz. To wymień mi towar na inny lub oddaj pieniądze. Doprowadź do stanu zgodnego z umową, czyli spraw, żeby ten towar się, żeby ta gra się pojawiła w serwisie Uplay. Jeżeli nie możesz, oddaj mi kasę. Albo daj mi inny kod. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć na temat tego, jak
jak działa prawo konsumenckie w Polsce, czym się różni w ogóle rękojmie od gwarancji, bo to nie jest to samo. Jeśli chcecie znać procedury, proszę dajcie mi znać, zrobię o tym oddzielnego analogowego vloga, no, ale to są dość powszechne rzeczy, takie common knowledge, więc nie chcę zapowiadać, nie chcę po prostu gadać o czymś, co nie jest ważne. Jak się chcecie, napiszcie mi o tym w komentarzach. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, no bo ten sprzedawca może was olać, prawda? No to jeśli ten sprzedawca was oleje, no to nie jest tak, że musicie z nim iść do sądu od razu i wydawać na prawnika i tak dalej, bo to wiadomo, do sądu się nikomu nie chce chodzić i dlatego na przykład pewnie te szuje olewają konsumentów, bo ludzie myślą tak, za 20 zł to mi się nie chce iść do sądu, to go oleje. No to taki człowiek olewa konsumentów, bo on wie, że jak oszuka, czy oszuka, nie zwróci pieniędzy powiedzmy 2000 ludzi, to 2000 osób razy 20 zł to jest 40 tysięcy złotych. Zarobił facet, nie? A w zasadzie nie straci. Słuchajcie, to jest tak, że w Polsce jest wiele instytucji, które pomaga konsumentom i pomaga konsumentom bezinteresownie. Znaczy bezinteresownie w tym względzie, że wy im nie płacicie. Jest Federacja Konsumentów, która dostaje pieniądze z budżetu państwa i są tzw. miejscy lub powiatowi rzecznicy konsumentów. Jedźcie sobie do którejś z tych ludzi, powiedzcie, co się stało. Jeżeli nie umiecie tego wytłumaczyć, to pokażcie im mojego vloga i niech te osoby wam pomogą, za to im wszyscy płacimy. Bo skoro oni dostają pieniądze z budżetu państwa, to między innymi dostają pieniądze z podatków, które ja płacę. Więc ja bym prosił, żeby ruszyli dupę i wam pomogli, wam, moim ukochanym, najlepszym widzom. I żeby było śmieszniej, te instytucje bardzo często nawet oni wam pomogą w sądzie. Jeżeli sprawa trafi do sądu, to oni wam pomogą. Dadzą wam prawnika, to są naprawdę dobrzy ludzie. Naprawdę ja ich serdecznie polecam, jednych i drugich. To są dobrzy ludzie, pomogą wam. Natomiast bardzo często oni dają radę załatwić sprawę na etapie tzw. polubownym. Oni po prostu się skontaktują z takim sklepem i powiedzą: słuchajcie, zgłosiło się do nas tylu i tylu ludzi. Oni mówią, że żeście im sprzedali gry, które znikają. Zróbcie coś z tym, bo jak nie, to im pomożemy pójść z wami do sądu. I zwykle taka firma nagle stwierdza: okej, dobra, spoko, już my żartowaliśmy, my oddamy tym ludziom tą kasę. Można też spróbować, bo to też moim zdaniem nie jest do końca fair, że Ubisoft tak po prostu te gry, że się tak wyraża, wiperuje, czyli że je znika. Można spróbować Ubisofta zgłosić do Łokiku, bo o ile te wszystkie instytucje, o których powiedziałem wcześniej, działają w indywidualnych przypadkach, że Iksiński ma problem, o tyle Łokik interesują generalne praktyki, czyli zachowanie względem konsumentów. I teraz słuchajcie. Ja zakładam, że to, co robi Ubisoft, jest zgodne z jego regulaminem. Tylko tyle, że w Polsce obowiązuje prawo, co już powiedziałem, i wszelkie regulaminy muszą być zgodne z prawem. Słuchajcie, to nie jest tak, że w regulaminie można sobie zawrzeć cokolwiek, tak? Jasne, że można napisać w regulaminie basenu, że każdy, kto przekroczy linię, powiedzmy, linię basenu, temu mają wyrosnąć skrzydła i ten ma zacząć krakać, tak? No, ale taki zapis będzie niezgodny z prawem, bo na przykład zgodnie z prawem nie można od ludzi żądać rzeczy, które są niemożliwe do wykonania, tak? No nie można. Tak mówi prawo. Tak samo prawo polskie mówi, że w ogóle są całe, jakby to powiedzieć ładnie, zagony tak zwanych klauzul abuzywnych, czyli niezgodnych z prawem. I śmiem twierdzić, że jeżeli tam jest napisane, że Ubisoft w każdej chwili może wam grę zabrać, bo tak, to też chyba nie będzie zgodne z prawem. Tak mi się wydaje. Warto Ubisoft, Łokik zainteresować w tym momencie Ubisoftem. Niech on sobie sprawdzi, czy tam na przykład nie ma za dużo odesłań do obcych kodeksów, bo to też nie jest tak do końca fair, że ktoś na terenie Polski sprzedaje gry, a regulamin się odwołuje na przykład do prawa w Zimbabwe. Może tak jest, nie wiem, nie sprawdzałem. Także Łokik może warto, żeby to sprawdził. Łokik ostatnio ma bardzo dobrą prasę, bardzo dobrze i skutecznie radzi sobie z bankami. To skoro dobrze sobie radzi z bankami, to dlaczego nie miałby sobie poradzić z Ubisoftem? A dlaczego uważam, że to jest wybitnie nie fair? Bo uważam, to jest troszeczkę tak, jak kiedyś była, może pamiętacie, akcja z Wargamingiem i z tym, że Wargaming banował ludziom konta za złoto kupowane na Allegro, prawda? Ja osobiście uważam, że jak duża korporacja ma z czymś problem z kontrahentami, to powinna wziąć za ryj przysłowiowy tych kontrahentów, a nie czepiać się małych, biednych ludzi.
Tak samo jak wtedy uważałem, że ten wargaming powinien się czepiać tych wszystkich sprzedawców, do których ma pretensje, że handlują jego złotem, a nie blokować ludziom konto i żądać zapłaty za towar, za który już raz zapłacili. Tak samo teraz śmiem twierdzić, że jeżeli Ubisoft ma problem z kontrahentami, którzy handlują jego kluczami nie na terenie tych państw, na których się umówili, to powinien wziąć za przysłowiowy ryj tych kontrahentów. Jeżeli zawarł z kontrahentami jakieś klauzule umowne, które zabraniają handlu poza określonymi krajami, to po prostu powinien wyciągnąć konsekwencje za złamanie tych klauzul, tak? A jeżeli nie zawarł tych klauzul, to niech sobie pruje w brodę, że nie zawarł i segmentacja rynku mu nie wyszła, tak? A nie powinien się czepiać normalnych ludzi, klientów, tak? Zwłaszcza, że jest dużą firmą, hajs im się zgadza i stać ich parę złotych stracić. Tak mi się wydaje, za gapowe też się płaci. Tak samo, zwłaszcza, że zobaczcie, bo to jest troszeczkę taka, nawet jakby poza tym są jakieś zasady, prawda? Nie można tak po prostu komuś rzeczy zabrać. Zwłaszcza ja tu się odnoszę do prawa polskiego, prawda? Polskie prawo na przykład chroni posiadanie. Są tak zwane skargi na przywrócenie posiadania. Zobaczcie, tutaj się powtórzę jeszcze raz tym pilotem. Załóżmy, że teraz ogląda ten film Isam. O, powiedzmy, że ogląda Isam. I samu sobie przypomina, kurde, ja, Ator trzyma w ręku mojego pilota. Ator Ham, złodziej, za bardzo się do ZUS-u upodabnia, ukradł mi pilota. Oczywiście z tym ZUS-em to jest żart dla wszystkich, którzy nie znają, bo tak ha, 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 ZUS kradnie. No i sam sobie myśli, Ator ukradł mi pilota. I samu nie może tak po prostu wejść do mojego domu i mi zarąbać tego pilota i go sobie zawieźć do swojego domu. Nie. I samu musi zadzwonić na policję albo złożyć doniesienie do prokuratury. Ator to jest złodziej. Ukradł mi pilota. Widać u niego na filmie mojego pilota. W związku z tym prawdopodobnie Ator jest w posiadaniu mojego pilota i przeprowadzi całą procedurę, na końcu której tego pilota to mi zabierze komornik i odda go i samu, albo odda równowartość tego pilota, albo ktokolwiek inny, ale zgodnie z prawem. Nagrywam to, słuchajcie, o 5:24 rano, już przepraszam, elokwencja mi trochę spada, bardzo, bardzo za to przepraszam. Nie może tak po prostu i samu przyjść i mi tego pilota zabrać, a wiecie dlaczego? Bo ja pójdę do sądu i złożę skargę posesoryjną, czyli skargę na przywrócenie posiadania, wiecie co sąd zrobi? Każe i samu oddać mi pilota. A dopiero później będzie rozpatrywał, czy mu tego pilota ukradł. Słuchajcie, takie są procedury, tak? Czyli nawet jeżeli Ubisoft uważa, że wyście w jakiś sposób weszli w posiadanie tych gier nielegalnie, nawet gdyby to były jakieś kradzione klucze, to jasnej cholery, nie można tak po prostu przyjść i tym ludziom tych gier zabrać. Są jakieś jeszcze zasady, prawda? Oczywiście tutaj się wszystko rozgrywa w formie zapisów na jakichś tam kontach, jakichś tam serwisach i tak dalej, ale no do jasnej cholery taka zwykła, normalnoludzka poprawność. Słuchajcie, wypadałoby do tych ludzi napisać. Słuchaj, misiu, miałeś grę pod tytułem Assassin's Creed, ale wyszło tak, że kupiłeś kradziony kod, w związku z tym musimy ci ten kod zabrać. Albo, słuchaj, misiu, kupiłeś grę Assassin's Creed, ale kupiłeś to człowieka, który nas oszukał. Bo ten człowiek powinien sprzedawać tę grę tylko na Ukrainie, nie powinieneś wejść w jej posiadanie. W związku z tym musimy ci tę grę odebrać, ale pamiętaj, że możesz się zwrócić do misia, od którego tę grę kupiłeś, żeby ci oddał pieniądze. Tak byłoby fair. Tak normalno ludzkie byłoby fair. A nie, ludzie wchodzą na konto i o kurde, nie ma gier. Co to ja mam teraz zrobić? Obejrzeć analogowego vloga. Ator ci zawsze pomoże. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.